Dziś przygotuję dla Was nalewkę wiśniową. Potrzebujemy do tego całą zawartość saszetki 300 ml, naczynie o pojemności 1 litra oraz 700 ml czystej wódki. Całą zawartość saszetki przelewamy do naczynia, przelewamy alkohol, wystarczy chwilkę wstrząsnąć i pyszna nalewka gotowa. Wszystko trwało zaledwie 2 minuty. Do wykonania koktajli potrzebujemy jedną saszetkę o pojemności 300 ml, naczynie o pojemności minimum 2 litrów, litr wody, przelewamy całą zawartość saszetki, wrzucamy około 200 g lodu, dolewamy litr wody i oczywiście alkohol 500 ml, delikatnie mieszamy i mamy 2 litry gotowego koktajlu, w tym przypadku pina colada.